Jutro w poznańskiej katedrze uroczystości pogrzebowe kardynała Zenona Grocholewskiego, który zmarł w wieku 80 lat. Gościem popołudnia z Radiem Poznań jest biskup Grzegorz Balcerek. Szczęść Boże, witam księdza biskupa. Szczęść Boże, ja też pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Księże biskupie, jak może od tego rozpocznijmy? Jak będą przebiegały te uroczystości pogrzebowe jutro? Tak, te uroczystości rozpoczną się przed godziną 10:00. Będzie miało miejsce przywiezienie i wprowadzenie trumny ciała do katedry. Modlitewne rozpocznie się czuwanie w katedrze. Dwugodzinne czuwanie, a potem samo południe msza święta pod przewodnictwem jałmużnika papieskiego, księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który jest delegatem Ojca Świętego, papieża Franciszka. No i tutaj homilia to kazanie okolicznościowe arcybiskupa krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, bardzo związanego z księdzem kardynałem już tam od czasów studenckich rzymskich. A potem no właśnie. Po zakończonej mszy świętej procesja do krypty i tam złożenie w podziemiach ciała zmarłego księdza kardynała. Proszę powiedzieć, to będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup metropolita Stanisław Gądecki. Czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o te uroczystości dla wiernych, powiedzmy, archidiecezji? Serdeczne zaproszenie do wszystkich radiosłuchaczy i nie tylko do naprawdę takiego historycznego i wydarzenia, którym są te jutrzejsze uroczystości. No właśnie, to o tym porozmawiajmy. Dlaczego jest to historyczne wydarzenie? Przypomnijmy, kardynał Zenon Grocholewski zmarł 17 lipca w Rzymie w wieku 80 lat. Był bliskim współpracownikiem aż trzech papieży, i świętego Jana Pawła II, i Benedykta XVI, i papieża Franciszka. To być może właśnie pokazuje... A wcześniej dopowiem jeszcze papieża Pawła VI, w sensie tym, że tam rozpoczęła się cała jego kariera naukowa, bo on jako pierwszy Polak obronił pracę doktorską i został odznaczony złotym medalem papieskim na Uniwersytecie Gregoriańskim. No i od razu ta propozycja, aby był wykładowcą Gregoriany, tego bardzo szacownego, z najwyższej półki powiem, Uniwersytetu Papieskiego tam w Rzymie. Czyli jest wiele jeszcze takich elementów, które nie znamy, jeśli chodzi o życiorys kardynała Grocholewskiego. Można by książkę pisać, to prawda. Ale właśnie ta współpraca z tyloma papieżami pokazuje, kim był dla Kościoła Powszechnego kardynał Grocholewski, prawda? Ja myślę, że samo takie wyobrażenie, jeśli wymienimy jako prefekt kongregacji wychowania katolickiego, czyli watykański minister oświaty, co za tym się kryje? To jest ponad 200 tysięcy szkół, to jest ponad 1500 uczelni katolickich na świecie, kształcących ponad 50 milionów uczniów, studentów. Teraz ten prefekt, który wizytuje, zatwierdza statuty, uczestniczy w szeregach międzynarodowych sympozjów, wszędzie wzbudzając szacunek, uznanie, to ja myślę, że to jest dla nas Polaków, poznaniaków na całym świecie chyba najwyższa wizytówka poznaniaka, wielkopolanina na całym świecie, gdzie tylko pojawiał się ksiądz kardynał. Chociaż mówi się, że ponoć jak tylko miał wolną chwilę i tutaj miał szansę być w Polsce, to bardzo chętnie zaglądał właśnie do Wielkopolski, między innymi tutaj do archidiecezji poznańskiej, kurii poznańskiej, prawda? To tak było? I tutaj dopowiem, że tak to się złożyło, że w ostatnich latach byłem sąsiadem księdza kardynała. Jego mieszkanie obok miało miejsce. Każdego dnia rano celebrowaliśmy mszę świętą lub on tutaj w moim domu celebrował mszę świętą, gdzie biskup ma ten przywilej kaplicy. Razem siadaliśmy do śniadania. Ja potem ruszałem do swoich obowiązków, ksiądz kardynał na krótki spacer. I powiem tak, chociaż mnie nie dane było studiować w Rzymie, studiowałem tylko tutaj w Poznaniu na papieskim wydziale teologicznym, ale zawsze miałem tam świadomość, że mamy tam w Rzymie wielkiego
kapłana, potem biskupa, arcybiskupa, kardynała, naszego reprezentanta. I to tak podchodziłem i teraz te wszystkie spotkania nasze przy stole, rozmowy, które miały miejsce z taką prostotą, taką serdecznością tego człowieka. To były, rozumiem, takie spotkania z jednej strony trochę pewnie wymiany naukowej i takiego uczenia się wzajemnego, ale chciałem też zapytać o te ludzkie. O tych uniwersytetach, no właśnie. O sytuacji w różnych krajach, ale czynił to zawsze z takim, bardzo takim, swoją pokorą, swoim takim serdecznością, taką powiedziałbym wręcz równością. Młodszemu przecież o wiele lat biskupowi proponuje właśnie, by został jego przyjacielem, proponuję o to przejście w takiej serdeczności. Mhm. I to ją dokonywało. Chciałem jeszcze na koniec zapytać, w jaki sposób ksiądz biskup zapamięta zmarłego kardynała? Jak go będzie wspominał? Co najbardziej księdzu zostanie w pamięci, w sercu? Ja bym tak to nazwał jako pokorna wielkość, taka wielka pokora bijąca z niego, serdeczność. Ktoś podchodził do niego, czy prosił o pomoc. On nawiązywał od razu kontakt, chciał pomóc. Kapłan, biskup, kardynał, spotkania. Gdzieś od razu na placu, czy przechodząc, czy towarzysząc do katedry, czy w tym spacerze, to od razu odbijało się tym, zatrzymywał się przy tym człowieku i prostym, i wykształconym, i jakimkolwiek. Dopowiem tylko, że w tych spotkaniach naszych wszędzie wracał do takich tych związanych miejsc tutaj z Wielkopolską, z Poznaniem, jak z warszawskim osiedlem, gdzie po święceniach, nim wyjechał na studia, 3 lata był wikariuszem do różnych takich duszpasterskich sytuacji, do tych swoich rodzinnych miejsc, właśnie tam Brudki, Miedzichowo, tych terenów, Lwówek, tam gdzie pochodził, oczywiście tutaj Poznania. I tym się cieszył i tak mam to w świadomości, że tak jak przyjeżdżał pod koniec czerwca, gdzieś właśnie w tych dniach, pod koniec lipca, właśnie w tych dniach wracał do Rzymu. Podczas rozmowy tegorocznej, gdzieś w czerwcu, w połowie czerwca, mówił, w tym roku planuję, ale nieco później, gdzieś wrzesień, żeby przyjechać tutaj do Poznania, jak to wszystko się jakoś tak wyklaruje, ale i we Włoszech i w Poznaniu też, co do właśnie całego koronawirusa. Dobrze, bardzo... Ale tu zostanie i kapłan naszej archidiecezji Wielkopolski, Poznania, który naprawdę jest bardzo wielką postacią, historyczną postacią. Prefektem był już, ale wtedy kongregacji misyjnej, kardynał Mieczysław Halka-Leduchowski, to było w XIX wieku, z całego rodu Leduchowskich. Tak teraz drugi, który piastował tak wielkie funkcje w tej posłudze w kościele po Ojcu Świętym, Janie Pawle. Bardzo się, że biskupie, dziękuję za te refleksje, za te wspomnienia. Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, dziękuję, szczęść Boże. A ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Powiem tak, trzeba nam być, jeśli tylko jest to możliwe, trzeba być jutro w katedrze.